Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Koziorowska. Sukces pisany szminką wita wszystkich w nowym roku. Ze mną już są moi goście, zaraz ich przedstawię. A jaki ten nowy rok będzie w obszarze mediów społecznościowych? Jak zmieni się Facebook, Twitter? Co będzie ważne, co będzie istotne? W jaki sposób będzie można wykorzystać ten świat social mediów do tego, żeby promować siebie, swoje produkty, firmę i tak dalej? No i oczywiście o jakichś ciekawostkach powiedzą już obecni ze mną Grzegorz Szmicznikowski, nomen omen pierwszego mężczyzny przedstawiony. Feministycznie. Ekspert do spraw komunikacji, Proli. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Dagmara Pakulska, ekspert do spraw social media, przenikających się światów de facto. Witam. Bo Grzesiu zawsze się przedstawia inaczej. Zawsze inaczej. Tak. Za każdym razem, przy każdej publikacji. A, czyli ekspert od wielu. Od wszystkiego. Od wszystkiego. Nie, od wszystkiego nie można. Będziemy udawać, że się nie znamy. Ogólnie rzecz biorąc, tak. Będą udawać, że się nie znają. Czy teraz w ogóle, żeby zaistnieć zawodowo, kreować swoją karierę, zaistnieć biznesowo, czyli kreować swój biznes, można to robić bez social mediów? Może nie być na LinkedIn, na Facebooku i tak dalej? Znaczy, moim zdaniem trzeba to rozgraniczyć, budowanie marki osobistej, a budowanie marki firmowej, ale za każdym razem wydaje mi się, że nie można się obyć bez internetu. Teraz szukamy osób i firm w internecie przede wszystkim, bo jest nam łatwiej, wygodniej, szybciej. Dlatego też, nawet wiem z własnej praktyki, gdy poznaję kogoś osobiście, czy to na konferencji branżowej, czy podczas jakiegoś innego spotkania, od razu sprawdzam jego profil na LinkedInie. Czy jak go nie ma, to znaczy, że nie istnieje. To znaczy tak, dokładnie. Albo jest jakiś podejrzany. Tak, bo nawet jeśli szukasz firmy i szukasz usług, to nie zaufasz firmie, nie zaufasz danej usłudze, jeśli nie ma 4 gwiazdek na przykład na Facebooku, jeśli nie ma wystawionej recenzji, jeśli nikt o niej wcześniej nie słyszał i nie ma po niej śladu w internecie. I tyczy się to zarówno i strony internetowej danej firmy, ale także tych powodów do tego, żeby wierzyć, tych reasons to believe, tak ładnie z angielska. Tak, piękne, bardzo to lubię. Pozdrawiam moją wspólniczkę, ona zawsze to słowo... I bez tego tak naprawdę nie... Podkreślę. Ludzie nie chcą nawet korzystać z danych usług, czy nawiązywać kontaktu z daną firmą, bo nie ma właśnie tego powodu do tego, żeby wierzyć. Wydaje mi się, że to jest po prostu czas to pieniądz, tak? Nie chcemy tracić czasu na firmy niesprawdzone, które mogą nas zawieść. Wolimy zaufać rekomendacjom naszych znajomych lub... I tak samo ludzi. Się każdy w mediach społecznościowych jest teraz swego rodzaju liderem opinii w swoim kręgu, więc w momencie, kiedy napiszę, że nie podobają mi się takie i takie buty i obsługa klienta w ogóle w tym sklepie jest zła, to część moich znajomych niektórzy do tego sobie nie zdają sprawy, tak jak na przykład ja dowiedziałam się od ciebie, że jestem tak zwanym influencerem na LinkedIn. Zastanawiam się, co to cholery ten influencer jest na tym portalu, ale teraz okazuje się, że można to. Tak, i teraz będziemy, znaczy nie teraz, ale w tej audycji będziemy rozmawiać o tym, jak monetyzować to, co się dzieje na LinkedIn czy na Facebooku. Ile czasu średnio Polak spędza w social mediach? Za dużo. Za dużo. Nie, no bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Myślę, że kilku godzin dziennie nawet. Także to jest ogromny czas poświęcany na konsumpcję treści w internecie, ale to wynika z faktu, że w internecie jest już wszystko. Nie przesadzałbym też z konsumpcją samą, bo my inaczej zaczęliśmy te treści konsumować i przykładamy uwagę, czy zwracamy uwagę na to, co tak naprawdę jest interesujące, wzruszające, poruszające, kontrowersyjne. No tak, ale oni też nas wiedzą, jak to nas przeciągać z jednej strony na drugą. Jak gdzieś, zatrzymać nas tak, dłużej zatrzymać na danym nas portalu. Dłużej, dokładnie. Jasne. Są te wszystkie triki, prawda, no bo każdemu zależy, żeby ten pobyt na danym portalu, na danej stronie był jak najdłuższy. Jeszcze tylko chciałam wspomnieć o tych tradycyjnych formach. Wiele lat już temu mówiło się, że zwykłe wiadomości e-mail, e-mailingi, to już jest przeszłość, to idzie do lamusa i że to umrze, ale jakoś nie chce to umrzeć. Dlaczego? To nie umiera. To nie umrze. Na szczęście to nie umrze. E-mail nadal jest podstawowym jakby narzędziem do tego, żeby komunikować się, czy to w zespole, w pracy, czy to z kontrahentami, potencjalnymi klientami. Zmienia się tylko metoda tego, jak wysyłamy dane kampanie e-mailowe, czy jak wysyłamy e-maile, bo e-mail musi być spersonalizowany. Nie można napisać dzień dobry bez imienia, bez nawiązania do tego, gdzie się spotkaliśmy na przykład, albo a tytuł, gdzie razem byliśmy. Jeżeli wysyłamy mailing, ja uważam, że tytuł jest zdecydowanie najważniejszy, żeby kliknąć, bo tyle dostajemy tych mailingów różnych, ktoś gdzieś kupuje nasze dane, jak coś, jak chcemy jakąś kartę, nie kartę, to de facto trzeba odhaczyć, nawet jak kupujesz jakieś książki w internecie, to też trzeba odhaczyć, że mogą twoimi danymi się posługiwać. Zatem wracając, jaki tytuł
Jaki tytuł zagwarantuje nam no, powyżej 2% otwieralność maili? Wydaje może się, tak, że tutaj odpowiedź brzmi chwytliwy, ale chwytliwy tytuł znajdziemy... Przykłady, słuchajcie. Wiesz, to ciężko jest mi podać przykłady, bo to jest zależne od branży, ale po prostu teraz te systemy do e-mail marketingu mają takie fajne, zaawansowane funkcje, że możemy określić, w co faktycznie klika nasza grupa docelowa i na podstawie kilku testów wybrać taki tytuł, który będzie najbardziej klikalny i faktycznie ten open rate będzie wysoki. Ostatnio dostałam mail z tytułem... Przepraszam, popełniłem błąd. A to ja wysłałam na przykład maile, przepraszam, jestem okropnym konsultantem i jeśli ktoś nie korzysta już z naszego rozwiązania na przykład przez dłuższy czas, bo się nie loguje, no i rzeczywiście ma wysoką otwieralność, natomiast trzeba pamiętać, że tytuły maili powinny być krótkie, dlatego że w większości konsumujemy je czy otwieramy na urządzeniach mobilnych, więc jeśli otwieramy to z telefonu komórkowego, to 8-10 znaków to jest to, co maksymalnie nam się wyświetli na ekranie, więc im krótszy, tym lepszy. No im bardziej chwytliwy, tym lepszy. Zostawiamy naszych słuchaczy, którzy będą teraz wymyślać odpowiednie tytuły swoich mailingów i zaraz do Państwa wracamy już z kolejną odsłoną Sukcesu Pisanego Szminką. Dziś w Sukcesie Pisanym Szminką rozmawiamy o tym, co to się wydarzy w 2016 roku w obszarze social marketingu. Jeden z guru, zapomniałam jego nazwiska, ale to na pewno grzesz. Ale jest guru. Michael Brenner. Doczytałam. Powiedział, że liczba aktywnych użytkowników internetu blokujących reklamy wzrosła aż o 41% w ostatnim roku. I czy to oznacza, bo on tak twierdzi de facto, koniec tradycyjnych reklam? O tym też już się mówiło, nie wiem, 2-3 lata temu, że te wszystkie tradycyjne reklamy zginą z internetu. One nadal są i irytują nadal. To zależy od właśnie ustawień, jakie mamy. Najczęściej już mamy adblocka i staliśmy się po prostu ślepi na banery, które otaczały nas na stronach internetowych. Zaczęły nas denerwować te wyskakujące reklamy, ale to nie oznacza koniec reklam w internecie w ogóle, ponieważ... Adblock, przypomnijmy, to takie oprogramowanie, które można sobie ściągnąć i wtedy te reklamy nas nie atakują. Widoczne. Aczkolwiek te reklamy przenoszą się do mediów społecznościowych, co widać po tym, że w 2015 roku przecież Instagram wprowadził reklamy i Twitter wprowadził możliwość promowanych postów, więc te reklamy po prostu zmieniają medium, ale nie znikną de facto wcale. Nie znikną, ale też coraz więcej marek stawia jednak na treści, dlatego że jeśli weźmiemy pod uwagę, że przeciętny statystyczny Polak spotyka się z przekazem reklamowym, czyli z billboardem, banerem w internecie 5000 razy dziennie, to my przestajemy widzieć te reklamy, więc tutaj adblock w ogóle nic nie pomaga, nie mam adblocka, nie widzę reklam tak naprawdę, wiem gdzie na Facebooku są, ale ich nie widzę, nie czytam, więc treści wypuszczane przez marki będą coraz bardziej zachęcać do... Czyli content marketing, ale to też nie jest de facto nowość, chociaż mówi się, że to jest trend na 2016 rok, ale o tym też już się słyszy od wielu lat. Czy podejście do kreowania content marketingu się zmieni w 2016? Zdecydowanie tak, bo marki częściej będą stawać się wydawcami własnych treści. Algorytmy portali społecznościowych dla marek są okrutne i coraz bardziej okrutne będą, ponieważ im tak naprawdę chcemy być bardziej popularni jako marka w mediach społecznościowych, to musimy więcej zapłacić. Dlatego też marki przechodzą do mediów własnych, tworzą własne kanały na YouTubie, tworzą własne blogi, w których opowiadają naprawdę wartościowe historie i to przyciąga użytkowników, którzy nie chcą być mamieni. Kto jest wtedy blogerem? Prezes? To różnie bywa. Zazwyczaj niestety są od tego dedykowani ludzie albo nawet i agencje, ale najfajniej było, gdyby marka tworzyła własne treści przez własnych pracowników, bo oni się znają na swoim produkcie po prostu najlepiej. Tak robi to na przykład Prowli, tak? A czy albo, to prawda? Albo magazyn Allegro. Dokładnie. Allegro, które zrobiło swój magazyn i promuje swoje treści, od razu docierając do bezpośrednio tak naprawdę do swojej grupy odbiorców. No, która jest zatrważająco ogromna. Ogromna. Ja też przytoczę drugiego guru marketingu, który nazywa się Jay Bauer i on sformułował taki termin utility, który mówi o tym, że w momencie, kiedy nie będziemy ani przydatni, ani użyteczni dla naszego odbiorcy, czy konsumenta treści, to tak naprawdę pozostaniemy niezauważeni, więc to, co musimy dostarczać, to są jak najbardziej treści użyteczne. O życiu, znaczy się. O życiu, o produktach. Albo rozrywkowe, to albo coś, co wzruszy, coś, co zaskoczy. No, czyli no właściwie tutaj niedawno miałam okazję rozmawiać z dyrektorami marketingu różnych dużych firm, którzy rzeczywiście mówili, że ta grupa celowa już teraz nie jest jednorodna, nie można jej podzielić nawet na płeć, nawet na no nie wiem, na miasta, na zasięg i tak dalej, tylko dzieli się ich w zależności od zainteresowań i tego, o czym chcieliby przeczytać. Czy to prawda, że Polska wraz z Grecją jest, że tak powiem, w czołówce blokowania reklam, jeżeli chodzi o kraje europejskie?
Zgadza się. Jakby Polacy są bardzo marudni i nie lubią, gdy pewne treści ich przytłaczają. Dlatego wolą sami decydować o tym, co chcą oglądać. I myślę, że ten trend będzie się wzmacniał. Są marudni i lubią też hejtować. Badania też pokazują, że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o Unię Europejską, hejtu w internecie i co. I narzekactwa. Tak, my jesteśmy chyba narodem, który lubi narzekać, który lubi hejtować i gdzieś sprowadzać tym, którym się udało, do parteru, albo tych, którzy mają zupełnie inne poglądy. Ale to jest niezależne od mediów społecznościowych. Media społecznościowe po prostu ułatwiły ten hejt, bo dostaliśmy poletko, na którym możemy siać nienawiść i wyrażać swoje najgłębsze przekonania. I ja też wychodzę z założenia, że niektórzy ludzie, posiadanie internetu to jest jednak przywilej i z tego przywileju też powinno się umieć korzystać. Więc... I zabrać im przywilej korzystania z internetu, tak jak niektórym blogerkom na przykład, czy blogerom odciąć też dostęp do blogów. No. No i teraz jak tu się przed tym bronić, jeżeli rzeczywiście nie zawsze widać nawet, kto to mówi, ludzie zakładają sobie specjalnie, to mnie w ogóle przeraża. Fejkowe na Facebooku... Konta. Facebook, pokolenie X się kłania. Konta fejkowe na Facebooku, żeby hejtować. Czy można rzeczywiście się przed tym w jakiś sposób obronić? Chyba nie, bo ludzie zawsze będą hejtować, natomiast... Ale dyskutować z hejterami? Odbijać piłeczkę? Ale że jeżeli to jest merytoryczna rozmowa, merytoryczne argumenty, wydaje mi się, że można spróbować dyskutować, ale jeżeli ktoś obrzuca kogoś błotem celowo, używa wulgaryzmów, to nie jest partner to do dyskusji. Ale spójrzmy teraz, nie dokarmiajmy troli. Tak, ale co się dzieje też na internecie ze względu na zmiany polityczne? Ja w życiu nie widziałam wylewu takiej nienawiści, jaka nastąpiła w ostatnich miesiącach. Ale tutaj przykład idzie z góry niestety, bo jeśli... poseł Kukiz wrzuca wideo. Niecenzuralnymi słowami. Nie wiem, czy można. Czyli można ryba psuje się od głowy? Też. My też skądś bierzemy ten przykład. To nie jest tak, że cały internet jest zły i cały internet jest hejtujący. Zwykle można do tych ludzi dotrzeć. Do hejterów, którzy obrzucają cię błotem, którzy próbują cię obrzucić błotem. Już były kilka takich kampanii. Chyba w Australii nawet przy niedaleko domów hejterów wywieszono billboardy, gdzie były napisane ich rasistowskie teksty, które wrzucali na Facebooku pod jakimiś zdjęciami NGO-sa, który to robił. Oczywiście tam nazwisko było zamalowane, ale każdy swój post poznał, więc też piętnowanie tego typu postaw jest bardzo ważne i też na hejt nie można pozostać w internecie obojętnym, bo jeśli gdzieś tam zauważymy, że nasza koleżanka Kasia nagle pisze, że Żydzi do gazu, a pedały są złe, no to też fajnie jest zareagować jednak i taką koleżankę Kasię upomnieć, że internet to jest też miejsce publiczne, bo ludzie też nie zdają sobie sprawy, że wszystko potem można wyciągnąć, na przykład jak idą na rozmowę o pracę. I szanowni państwo, wszystko w internecie zostaje. Tak, myślę, że to może trochę przestraszyć. Nawet jak się usunie, to też można zrobić screena. To też można odtworzyć wszystko. Tak, którzy chcą potem się wyczyścić albo udawać, że byli inni, albo są inni, a rok temu byli. Internet pamięta. Tak. Internet was będzie pamiętał, hejterzy obrzydliwi. O, tak wam powiemy. No dobrze. To teraz jeszcze wracając do content marketingu. Też wspomniany przez ciebie guru pisze, że teraz wszyscy powinni angażować swoich klientów, swoich jakby ekspertów, liderów opinii w to, żeby współtworzyli z nimi ich content marketing. To jak to? Za pieniądze? Bez pieniędzy? A to wszystko to zależy, jak się dogadamy z danym odbiorcą. Jeśli chcemy stworzyć kampanię i brać, to się ładnie nazywa znowu po angielsku, ale my te terminy w polskim marketingu czerpiemy. No, content czy treści generowane przez naszych użytkowników, to może być na przykład historia, którą opisują w ramach konkursu, więc możemy dać upominki, ale niekoniecznie musimy za każdym razem nagradzać naszych fanów. Też podzielenie się pewnymi... Nie rozwalam studia. To chyba ja rozwalam studio. Pewnego rodzaju historiami też zawsze... jest interesujące i dla innych fanów, jeśli to są historie, załóżmy, wzruszające, inspirujące, życiowe, zawsze można się... A czy dobrym przykładem jest to, co zrobiło, zaczynając działać na temat? Czyli posiadanie X, Y, Z blogerów, którzy właściwie tworzyli im content bardzo profesjonalny i nadal tworzą. Czy to jest kontrowersyjny temat, czy ten content jest do końca profesjonalny, bo z tego, co mi wiadomo, tam mają bardzo mało czasu na stworzenie artykułu, więc de facto zebranie informacji wiarygodnych z różnych źródeł i stworzenie czegoś obiektywnego jest trudne w takiej perspektywie czasu. Ale mówię o blogerach teraz. O blogerach. Jeśli chodzi o komentarze, tak, to jest zawsze... To po co się zakłada blogging? Po co ktoś chce zostać blogerem? Po to, żeby komentować rzeczywistość,
ale też na temat daje zasięgi. Nie oszukujmy się. Jeśli napiszę fajny komentarz na temat, mam swojego bloga, na temat mi to wypchnie na swojego fanpage'a, ludzie się zaangażują, skomentują, ja mam zasięg, moje nazwisko się niesie, więc buduję swoją markę osobistą dzięki temu. Jezu, chyba wrócę do blogowania na temat. Polecam. No dobrze, to jak zaczęliśmy mówić o blogerach, to zaraz do nich wrócimy i powiemy, co to z nimi się stanie, wydarzy w 2016 i w kolejnych latach. To kolejne trendy w social marketingu na 2016. Ja przeczytałam sobie, zacytuję, że blogerzy i vlogerzy zostaną zepchnięci do niszy. Kompletnie się z tym nie zgadzam, ponieważ blogerów coraz częściej widzimy w telewizji i pojawiają się w naprawdę bardzo popularnych programach w prime time, więc to o czym świadczy. To na przykład Rezygiusz, Voice of Poland. Rezygiusz, Voice of Poland, czy nawet blogerki tak zwane modowe, te szafiarki, które się pojawiają u Kuby Wojewódzkiego, to są naprawdę programy z dużymi zasięgami. Zginą blogerzy, którzy nie mają do powiedzenia nic ciekawego i tacy, którzy nie mają swojej specjalizacji. Tacy, którzy mówią o wszystkim i o niczym. Bo coraz trudniej tak naprawdę być blogerem, rozpoznawalnym blogerem, bo bariery wejścia są coraz większe moim zdaniem do blogosfery. A co w takim razie z tymi nowo powstającymi celebrytami internetu pod tytułem gamerzy? To w ogóle dla mnie jest dobrze? Dobrze powiedziałam? Dobrze? Tak, ale mamy wiele trendów, jeśli chodzi o YouTube'a. Są i gamerzy, teraz jest unboxing popularny, czyli seria wideo, jak rozpakujemy dary losu tak zwanego. Rozpakujemy? Dary losu, czyli po prostu promocyjne prezenty od marek, które przychodzą czyli do dostaję nowy telefon, czy vlogerów. Rozpakowuję na wizji i opisuję, co ten telefon ma. Oczywiście za pieniążki. Się. Tak, i oczywiście bardzo się cieszę. I co wszystko mi się bardzo podoba. Trenerzy rozwoju osobistego. Ale płacą mi za to, czy co? Tak, najczęściej tak. Najczęściej zostają te produkty na stałe. YouTuberzy są dużo drożsi niż zwykli blogerzy, się okazuje gdzieś tam w branży. Natomiast gamerzy zawsze byli. Co prawda wydaje mi się, że teraz stali się coraz bardziej popularni. Bo też technologia na to dokładnie. Pozwala. Dokładnie. Myślę, że też wśród grupy swojej docelowej, najczęściej są to nastolatki, są niezwykle popularni. Ja, oczywiście dla mnie jest to ogromne zdziwienie, bo ja pamiętam, jak mój syn miał fazę na Minecrafta i oglądał jakiegoś takiego gamera, który po prostu grał w Minecrafta i grał i tyle. I zastanawiałam się, jak można coś takiego oglądać, na przykład godzinę albo 40 minut. Co więcej, minut. Za tym idą ogromne pieniądze, ponieważ z reklam na YouTubie ci gamerzy, którzy najczęściej są nastolatkami, zyskują tak naprawdę po kilkanaście tysięcy miesięcznie. No dobrze, no to teraz powiedzmy, że słucha nas ktoś, kto chciałby stać się gamerem, youtuberem, znanym. I ja trochę pytanie jest tendencyjne, bo niektórym ludziom się wydaje, że wystarczy zaistnieć na YouTubie i to działa, ale są takie narzędzia, jak na przykład LiveTube, chociażby agencje, które pomagają stać się Wardęgą czy Łukaszem z 20 metrów kwadratowych, to się tak nie dzieje samo. Więc chciałabym troszeczkę obalić ten mit, że to jest taki wielki sukces samego pomysłu, a pokazać ludziom jednak, jak to można zrobić praktycznie. Więc teraz jak? Słuchajcie, jak można stać się gwiazdą YouTube'a? W większości ludzie nie powinni się starać. Stać gwiazdami i nie iść tą drogą. Ale myślę, że wiele osób ma taki cel. To jest dobra rada, bo w momencie, kiedy nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, kiedy nie jesteśmy jacyś, kiedy nie mamy pomysłu na siebie, to no ale też powiedzmy, musi być... że mamy, no Grzesiu, mamy pomysł, możliwości, potencjał, wszystko mamy, ale chcemy teraz zaistnieć. I założyliśmy na przykład z YouTube'a, nie wiem, robimy jakieś krótkie programiki, no i chcemy teraz, żeby ten zasięg się zwiększył. To jak? To najlepiej nagrać viral. Dobry kontent obroni się sam. Poza tym będzie szerowany przez naszych znajomych w pierwszej kolejności, potem przez ich znajomych. Efekt kuli śnieżnej. A jeżeli to jest dobry viral. A dobry viral... To jest właśnie pojęcie względne. To jest taki, który angażuje i sprawia, że chcemy się tym podzielić, który taki wywołuje efekt wow u swojej grupy docelowej, bo też nie u wszystkich. Nie wiem, czy kojarzysz taką youtuberkę, która nagrała wideo o 8 cechach swojego wymarzonego mężczyzny. I co? No, że musi być oczywiście tam starszy, bo my facetzi dorastają oczywiście później, tak. Bogaty, no bo jak ona może szanować kogoś, to zarabia mniej od niej, tak. etc. To się bardzo ładnie rozniosło i prócz tego, że oczywiście wideo tam pobiło rekordy popularności i oglądalności, ona pozyskała nowych widzów. Oczywiście tam się hejt polał, no bo to nie było... No bo musiał się polać. Ja przyznam, ja też to skomentowałem, ale myślę, że dosyć wybrednie, bo
bo gdzieś jednak, okej, jej przekonania, nie, ale gdzieś tam ocenianie drugiej osoby potem, czy zarabia, nie wiem, 3 złote więcej, czy 3 złote mniej i to świadczy o szacunku, gdzieś tam się ludziom nie spodobało. I efektem kuli śnieżnej ona pozyskała nowych widzów. I to był viral, bo o tym pisała Gazeta.pl, o tym pisało Na Temat, o tym pisało WP, Onet, to było wszędzie. Ale to też było oparte, no tak jak sam wspomniałeś, na lekkiej kontrowersji, tak? Bo nie każdy się zgadzał z jej poglądami, co napędzało komentarze i zasięgi. Czyli szukamy kontrowersji albo uśmiechu, albo wzruszenia, rozumiem. Wartościowej treści i autentycznej treści przede wszystkim. No to jak już byliśmy na YouTubie, to teraz przenieśmy się. Poklikaliśmy? Tak. Poklikaliśmy sobie na YouTubie, powiedzieliśmy sobie, że dobrze jest wiralowy przekaz stworzyć, oparty na śmiechu, pozytywnej treści, jakiejś ciekawości. Czy kontrowersji. No ale teraz mamy znowu modę na bycie tu i teraz, przekaz tu i teraz. No więc mamy Periscope na przykład, tak? Mamy, to jest telewizja Facebook Twitterowa. Facebook Mentions nawet, ale tylko dla wybranych. Tak, to chyba prezydent nawet tam zaistniał. Zgadza się, jako pierwszy w Polsce. Tak, tak. Pierwszy w Polsce, proszę bardzo, innowacyjnie. No mamy różnego rodzaju inne formuły, no Snapchat nie jest na tu i teraz, no ale jakby wrzucam, więc właściwie troszkę to się jest, podpisuje to tu i teraz trend, jest. Tak. No jak to teraz wykorzystać? To tu i teraz, jak tu i teraz wykorzystać. Przecież coraz częściej będziemy to wykorzystywać do budowania marek własnych, ponieważ możemy robić tak naprawdę darmowe relacje na żywo z naszych wypowiedzi, z naszych wystąpień, co jest bardzo wartościowe, ale też marki mogą na przykład pokazywać swoje procesy produkcyjne, czy też pakowania produktów jako takich, tworzenia, wymyślania różnych koncepcji po prostu na żywo dla swoich widzów i wtedy jakby są bardziej autentyczne dla nich, bo ludzie widzą, że to nie jest content tworzony przez ich specjalistów przez jakiś czas, tylko że to się dzieje tu, teraz na żywo, mogą to komentować, brać w tym udział i przez to zbliżać się do tych marek, czy też do tych ludzi. I co najważniejsze, ludzie wolą już teraz nawet kiepskiej jakości wideo od właśnie takiej stworzonej, pięknej, dopieszczonej grafiki, która nic im nie mówi. W tym nie oszukujmy się, my uwielbiamy podglądać, my kochamy reality show, uwielbiamy na żywo patrzeć, co kto zrobił, komu się noga powinęła, kto co powiedział. I prawda rozmawialiśmy jest, tutaj o wcześniej Kim Kardashian na przykład. I uwielbiamy podglądać i dla marek typu na przykład McDonald's, KFC, w momencie, kiedy pokazujemy, jak jest robione na żywo jedzenie, to jest duży plus, potem nikt tego nie zjadł. Albo by zjadł właśnie. Albo zjadł, bo na przykład jest zachowaniem wszelkich zasad, które powinny być i ładnie jest to pakowane. Tak samo wszystkie konferencje, czy to B2B, czy B2C, to zawsze jest dodatkowa publiczność, więc możemy zwiększać sobie zasięgi. Czyli takie making of można robić już przeszłym. Też można, oczywiście. Mhm. Nawet zdaje się, że Samsung na Twitterze... Jak wstałam i jak brzydko wyglądałam rano, ale takie rzeczy makijaż. Takie rzeczy się dzieją. Dobrze wiemy, że to się ekshibicjonizm, ale wiem, że też marki wykorzystują to do zadawania pytań przez fanów. Na przykład na Twitterze często jest link do pokoju, w którym tak naprawdę marka, chyba właśnie Samsung, rozmawia ze swoimi fanami. Oni zadają pytania na Twitterze, a ekspert marki mi odpowiada w czasie rzeczywistym, więc to też jest takie fajne przybliżenie. LinkedIn. Jeszcze tak na koniec zostawiłam tę część bardziej biznesową. Pamiętam, Grzegorz, kiedyś naszą rozmowę na temat LinkedIn, kiedy to ja się dowiedziałam, że niechcące się dowiedziałam, że jesteś influencerem. Natomiast rzeczywiście ja zaistniałam na LinkedIn dawno temu. A wiem, że niektórzy dopiero teraz myślą o tym, żeby zaistnieć. I dlaczego warto? Bo powiedziałeś też bardzo ważną rzecz, że można monetyzować to, co tworzymy, treści, które tworzymy na LinkedIn, konwertować możemy oczywiście na swój portal i tak dalej. No to jak tu zarobić na LinkedIn? Przede wszystkim, jeśli mamy swoją sieć zawodową, nasza sieć zawodowa ma swoją sieć zawodową, więc to jest fajny networking, to dużo szybsze dotarcie do ofert pracy, więc pierwsza monetyzacja już bardziej, jeśli jesteśmy poszukującymi. Jeśli nie poszukujemy, to LinkedIn jest świetnym narzędziem sprzedażowym, moim ulubionym i mi się najlepiej konwertuje. Nieważne, czy wrzucimy dłuższy post, bo LinkedIn pozwala tworzyć swojego bloga jakby, który jest podpięty pod nasz profil i wtedy widać artykuły, które publikujemy. Co ciekawe, jest bardzo dobre zasięgi w Google, więc tak. To jest bardzo istotne dla blogerów. Ale czy polecasz bardziej, żeby posty umieszczać na LinkedIn, czy żeby update'y umieszczać na LinkedIn? No bo to są jakby dwie formuły, które można robić. To jest jednak miks, który się sprawdza. Nie każda informacja nadaje się na posta. No też nie róbmy z naszej sieci bloga o życiu, bym powiedziała. Tak, bloga o życiu, bo na przykład zaproszenie na event, zaproszenie na grupę, może być spokojnie.
spokojnie postem, a update'em, czyli tym, co pokazuje się w feedzie, a już coś dłuższego typu artykuł ekspercki czy treść ekspercka na pewno postem i na pewno zainteresuje parę osób, to potem lajkują, to się gdzieś tam szeruje, więc można, można też sprowadzać ludzi z powrotem albo do nas, albo na nasz portal. No, szanowni państwo, nie pozostaje nam nic innego, tylko pochylić się nad social marketingiem, jeżeli chcemy zaistnieć, rozwijać się, rozwijać swoją karierę, rozwijać swoje firmy, sprzedawać produkty, usługi i tak dalej. Social media na szczęście nie gryzą. Grzegorz Miecznikowski, Prowli i Dagmara Pakulska. Trzy światy. Życzymy państwu miłego weekendu. Do usłyszenia za tydzień. Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Koziorowska.